Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gringroof, a to jest Star Wars Battlefront 2 w ramach usługi Origin Access na Originie. W każdym razie, co tu teraz wybrać, bo mamy dwa wybory. Albo jesteśmy ruchem oporu, albo najwyższym porządkiem. Dobra, zamykam oczy. Wybierz najwyższy porządek. Ojejko. No dobra. Trudno. Czekaj, czy da się to zmienić. Dobrze, mamy jakąś tam opowieści, kampanię. Ale my chcemy zagrać. Kampania online arcade. Online. Galaktyczny szturm natarcia myśliwców. No dobra, może być to. Aha, tu jeszcze było kilkanaście innych trybów. Znaczy kilka innych trybów. Niech będzie szturm. Aha, już mam dołączenie do gry. Dobrze, dołączenie za 3, 2, 1, już. Okej, to już. Druga gwiazda śmierci. O, nice. To jest w ogóle mój pierwszy kontakt z tą grą, więc... szanujcie. Tak, o. W ogóle mam 372 FPS w tym ekranie wczytywania. To dobra optymalizacja. Dobra. Żołnierz szturmowy, ciężki strzelec, oficer albo specjalista. Aha, czyli to... Aha, no to chyba gram kim? Nie wiem. Ja chyba szturmowy. Ej, można przeładować. Czekajcie, nie rozumiem czegoś. Sprawdźmy to. A. Dobra, troszeczkę inaczej zrobili system system tego chłodzenia, więc spoko. Pod Q mam granat, pod M mam shotguna, rozumiem. Dobra, Q to just couple. No to była. No to była. Znaczy, bo to jest pierwszy kontakt, więc daj się spokój, rozpocznij. Nie, no za dużo tych... A pod F sobą? Chyba impuls, który mi... pokazuje coś, nie coś. Gdzie są? Tam są. Tam są. Tam są. Znowu mi just kaplo zabił. Fuck! Ale fajne jest. Znaczy za dużo ludzi jest, bo to chyba 40 włączyłem, tak? A ja nie lubię takich bitew, gdzie jest 40 typa. Weźmiemy ciężkiego strzelca, zobaczymy czemu on się charakteryzuje może. Cześć, żołnierz szturmowy, siema, witam, uszanowanego. Kolejny i ciężki. No tak, ciężki, już po prostu więcej HP widzę, tak? Pod M masz minigana? Zarąbiście! A pod F? A, barier. Ty, no tam Battlefront jest lepszy. A pod Q? Rzucam granat! Okej, granat. F. Dopóki mi pewnie bariery nie zniszczą, to długo będę miał. Więc spoko. A, dobra, dobra w ogóle. Ta. No, dobre. A czy pod, jak przytrzymam C, to właśnie, o to mi chodziło. O to mi tylko chodziło. Ale myszka bardzo wolno działa w tym trybie, wiecie? To... Łuki to był! Jak ja mam Łukiego zabić? Łuki ma za dużo HP! Cypis... A nie, to nie Cypis. No ale dobra. Ej, dobry. Oficer? Co ma oficer? Aha, zobacz zdolności, jest nawet napisane. Pod Q. Ląduje dowódca wroga, przygotować się! No i co to? O, to, aha, to trzeba zdetonować, fuk. A? Dłużej już nie wytrzymają.
Bo chyba jakiegoś expo daje komendę, no. A pod F daje ten, wieżyczkę. Wieżyczka gotowa. Czyli takie powiedzmy, średnie. Dobra. W ogóle nie ma sensu tutaj wciskać R, bo to tylko przecież... O Jezus. O Jezu, co to było? Kylo Ren tu gdzieś biegał, tak? Nie, Kylo Ren jest od nas. Han Solo! Cześć! Dobra, a sniper? Rozpocznij. Sterownia hangaru aktywna. Już tylko winda promu... Tak myślę, że chyba bardziej żołnierz szturmowy tu się daje. Ewentualnie ciężki. Q. Nic. E? Nie wiem, F. A to chwilor... O ja cię. Dobre to jest. A, tutaj. Poświęcenie dostałem? Jakieś 100 punktów za nic? W ogóle... LOL. XD. Dobra, wiecie co? To nie, to zrobimy tak, że gram jednak ciężkim strzelcem. Lepiej mi się u nim grało. Może ze względu na jego umiejętność, które posiada. A koniec, no dobra, przegrano, trudno. Ale fajne. Wybuchli nam gwiazdę śmierci! O nie! Co teraz? Jesteśmy zgubieni! No dobra, ale spoko myślę. No, ten mnie zabijał, ten mnie zabijał, ten mnie zabijał. No. Wyjdź. Tak, wyjdź, nie chcę na to patrzeć. Wyjdź, sio. Nie, ale spoko. Znaczy, spoko, no. Fajny jest podział na klasy. To jest coś, czego brakowało mi w Battlefroncie jedynce. Otwórz skrzynkę. 6 nieotwarte. A co to są te skrzynie? Co mi to daje? Aha, to jest to, o czym każdy tak płakał, tak? Otwórz skrzynię. Aha, dostaję lepsze obrażenia. Aha. No ładne rzeczy. To są takie w sumie bonusy, żeby się lepiej grało, tak? Rozumiem. Więc trochę unlucky bym powiedział. Aha, no to jest bez sensu, no bo to dodaje po prostu nie, no to jest głupie. To jest tak, jak ja bym sobie kuźwa kupił to. I za pieniążki był lepszym graczem, tak? Czy mi to by i tak raczej nie pomogło? Ładne. No, super. No to jest takie głupie. To dlatego oni mnie zabijali na wszystko, na hita. To jest takie głupie. Pomysł na skrzynki fajny, w sensie to otwieranie, ale same skrzynki to jest debilizm. Aha, to jest skrzynia każdego tego, specjalisty i tak dalej. Dlatego ciągle dostaję rzeczy, teraz będzie specjalisty, czyli snajper, tak? No. Super. Bardzo fajnie. Skrzynia codziennego logowania. Otwórz skrzynię. A tu co? Pewnie będą 3 losowe rzeczy, tak? O. Lando. No dobra, to jest głupie. Kolekcja. I teraz co? Jak sobie klikam na przykład... Co to znaczy? Ja to mam, tak? Ach, super, dobra, nieważne. Klasa szturmowa. Czy ja mogę tego coś tutaj dać z tych kart? Nie mogę, nie? To by nic dać z tych kart, mimo że bym chciał. No to nie dostaniesz, przykro mi. Kariera. 8 do 40 jest za dużo. Znaczy, furlop 40 jest za dużo. Ale takich... 16? No, spróbujmy. Ostatni ten tryb i... Jeszcze pewnie coś z tego nagram, nie wierzę, że nie. A, szuka i znaleźć nie może, no przykro mi.
No, bo to jest wersja próbna, więc też mi szkoda spędzić w menu pół godziny czasu i dostosowywać swoje postaci. To się dla mnie w tym momencie bardzo mija z celem, dopóki nie kupię gierki, albo dopóki nie trafi do Origin Access na stałe. Tak po prostu. Hot. Wczoraj oglądałem odcinek u Dakana na temat Hot. Wstawił go kilka dni temu. Tutaj są tylko te jednostki dostępne. Za mało punktów i trzeba zdobyć te punkty po prostu, tak? Dobra, no to by miało sens. Karty, wyposaż karty. No dostałem jakieś karty, nie? Ta karta, wyposaż. Ta karta, wyposaż. I ta karta, też wyposaż. Tak, no po to to jest. No i tyle. Rozpocznij. Braci. Siły Imperium biorą na cel nasze działa jonowe. Brońcie tych... Ej, po polsku jest! Ja się... Szybko się obudziłem. Bo Battlefront poprzedni nie jest chyba po polsku. No dobra, no to idziemy. Poszedł granat! A F, jak działa teraz F? Granaty. Jestem na szpicy! Beta zaminowana! Zostanie zniszczona! No. Kabat Vibra, nie ma tu nikogo. Powstrzymaj, no to lecimy powstrzymać ich. Bo... No ładne rzeczy. No ale jak on ma granat termiczny fioletowy z czterema kropkami, to czego my się tu oczy... No. To się też kupuje normalnie tam, dobra. Dobra, dobra. Siemano kolano. Lecimy z koksem. Rozbroić ładunek przy telu beta. Już! Przeciwnik przed nami! Musimy się tu utrzymać! Poszedł granat! O nie! No naprawdę wlazłem w gra... Ulepszony detonator termiczny. Straciliśmy betę. Powtarzam. Beta zniszczona. No, dupę sobie wstać. Beta. A, kurde. Trzymajmy się razem. Żołnierz imperialny! Umrzesz? Dobra, teraz chcemy troszeczkę więcej HP. Rzucam granat! A już miałem wyrzutnik granat, znaczy... Grenade Launcher, jak to się nazywa po polsku? Granatnik, kurde, no tak. Jestem z powrotem. Ruszać do Alfy i wyłączyć tę bombę! Ruszać do Alfy i wyłączyć tę bombę. Ten gościu, Jedi Typhoon, jest taki coś dobry chyba, tak mi się zdaje. Może tym nie dam rady tak łatwo zabijać, to spróbujmy szturmowcem? A nie szturmowcem, muszę się wyposażyć w kuźwa w karty, które dostałem. Co to za to? Czas odnawiania, szybszy. No dobra, bierę. Szybciej widzimy się, shotgun odnawiał. To nasza szansa! No przecież dostał z shotguna! I nie pod? Runda przegra... No cóż, chyba tego nie wstawię, bo to tak trochę beznadziejnie wygląda moja sytuacja i ten gameplay cały śmieszny. No ale trudno. Szturmować!
To, shotgun jest epicki. Wkrótce się pojawią! Broń. Dopiero na nim przyjdą tędy. Chyba nie. A to mój! Sorry. A F co działał? F? F nie działał. Szukamy wroga. Ale mleko. Prawie dostał. W sensie prawie umarł. Nie dostał. Nie no, ale widzicie, jak to się w praktyce tutaj wygląda, te skrzynki, te ulepszenia. Ludzie po prostu są zbyt mocni. Tak jak w Battlefroncie 1, to w sumie nie dawało nic, bo każdą broń dało się zdobyć nawet od zlecenia. Od hutów, hatów, tak? Tak tutaj można za pieniążki, jak dobrze widziałem, kupić te skrzyneczki, więc to się... Więc to się mija trochę z celem w tym momencie. Ten system kart byłby o tyle dobry, jeśli dostawałoby się go tylko i wyłącznie za level, albo na przykład za jakieś achievementy. Wtedy okej, bo na dobrą sprawę każdy ma szansę to zdobyć. Każdy, prędzej czy później. A za pieniążki, no to trzeba już te pieniążki wydać. O nie. No fajnie, można coś takie sniki zrobić sobie. Sniki piki. Ładunki rozmieszczone przy celu beta. Reagujcie! Aha, po prostu trzeba zabijać przeciwników. Ciężki to był, ale prawie mu ładnie, a jeszcze mówić śmierci, prawie mu ładnie gonga wystrzeliłem, więc ten shotgun jest fajny, bo to leci takiej, taka skupiona wiązka, jeśli dobrze widziałem, takiego pocisku, który potrafi pieprznąć porządnie, więc spoko. No, nie jest źle, jestem przedostatni, i aż tak pęton jest się, nie się, ale Imperium Galaktyczne troszkę bardziej tutaj ogarnia temat. Bez dwóch zdań. Biorę shotguna, w razie wyjdę na bliski kontakt. Rzucam! Oj. I znowu prawie zabiłem gościa. 4 HP mu zostały. Ech. Dostępne wsparcie. Od kogo? Aha. Ci trzej mogą wybrać sobie bohatera. A ja też mogę, no to biorę. Nie wiem, kim ty tam jesteś, ale biorę cię. Aha, masz jetpacka. Dobra. Oj. Dobra, to ma sens. Dobra. I dobra. Ej, dobra. Ale to jest fajna postać, te 1000 punktów. To już bez dwóch zdań ma znaczenie. Więc to robi różnicę już, taką pozytywną, bo to się zdobywa za pieniążki, tak? Znaczy nie za pieniążki, tylko za expa, więc spoko. To jest ten sam, a tu jest wejście w ogóle. Prawie umarł znowu, ale gość jest po prostu dobry, ten Jedi Typhon. I on pewnie dostaje to właśnie za te 2000 punktów, dostał to. No, tak podejrzewam. Już się nie zrespię, tak? Bo... wykorzystałem te punkty. No okej, miałoby to sens. Naprawdę miałoby to sens. To jest aspekt, który mi się akurat podoba. Część, czego brakowało mi w poprzedniej części. Czyli te wszystkie ulepszenia nie leżą na podłodze tak o, tylko po prostu są dostępne za punkty, które zdobywamy w grze. I to jest fajne, bo tak jak dobrze gramy, a tyle w zasadzie zdobywamy rzeczy. Ale granat wleciał. Zabił kogoś, co? Nie, nie zabił nikogo. Ale w tym momencie powinienem mieć... Nie, nie, nie,
No nie, Albercie, masz tylko 700. Myślałem, że dostałem 1700 punktów. Ale nie, podoba mi się. Naprawdę ten aspekt, jakby pominąć skrzynki, to jest... O, oni wygrali już właśnie. Działa jonowe zostały naruszone. Fuk. Straciliśmy cenny czas i zasoby. Unlucky. No ale żeby scenariusz był prawdziwy, to my rzeczywiście przegraliśmy na chod, w sensie rebelianci, więc... O co wam chodzi? Bali. No dobra, no trudno, ale naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Gdyby nie skrzynki, byłoby spoko. Czy na pewno chcesz wyjść? Tak, okej. Okay. Znaczy skrzynki na pewno dostaje się z levelu, nie jestem pewien jak to jest, ale chodzi mi głównie o to, że możliwość ich kupowania to robi różnicę. I nie żebym był przeciwnikiem kupowania skrzynek w grach, bo na przykład ja osobiście posiadam Overwatcha i kilka razy kupiłem sobie tam skrzyneczki, z tym, że w Overwatchu to są zmiany wyłącznie kosmetyczne, tak samo jak w Fortnite, a tutaj to jednak robi różnicę. I teraz tak, skrzynia żołnierza, myśliwca, one kosztują te normalne pieniążki, okej, okay, ale jest waluta premium, zdobądź więcej kryształów. Sprawdźmy, ile kosztują kryształy. Nie ma? Czyli co? Czyli jeszcze kryształów nie ma i ludzie to pozdobywali, tak? No nieźle. No dobra, w każdym razie, w takim razie się myliłem, ale i tak będzie można to kupić. A dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!